Na program zaprasza Kapital 24 TV. Serwis internetowy tylko dla profesjonalistów. Wśród inwestorów indywidualnych zauważamy coraz większe zainteresowanie obligacjami korporacyjnymi. No jest to spowodowane zapewne w głównej mierze faktem, iż przy tak dużej zmienności i trudnym rynku dla inwestora indywidualnego, z jakim mamy do czynienia przez ostatni czas, wydawać by się mogły stosunkowo pewny, wysoki procent, jaki można uzyskać stopy zwrotu z inwestycji w obligacje, na pewno powoduje, że to zainteresowanie, tak jak wspomniałem, rośnie. Oczywiście te przypadki, w których coś się wydarzyło złego, a już mieliśmy z takimi do czynienia, tak, że dany emitent nie był w stanie obsłużyć tego długu, też nakazują pewien dystans i dobrze, że skłaniają inwestorów do tego, żeby tym tematem się bardziej systemowo, rzeczowo do tego podejść. Jednak na pewno jest widoczne duże zainteresowanie. Myślę, że rozpatrywanie w ogóle inwestycji i tego, jak ten własne środki, które posiada taki inwestor indywidualny, alokować w poszczególne klasy aktywów, to nigdy nie będzie tak, że inwestor będzie szukał w 100% tak, tej ucieczki w obligacje. Czy się można sobie wyobrazić, sytuację skrajną na rynku, kiedy ktoś świadomie uważa, że to nie jest dobry czas na inwestycje w akcje, ale też mało prawdopodobne, żeby wtedy w 100% swoje aktywa przerzucił, jeśli można tak powiedzieć, w obligacje. Jednak bardziej widzę taką formę stabilizacji, dywersyfikacji tego portfela, ale tak jak powiedziałem, w obecnych czasach wydaje mi się, że na stosunkowo dużym pułapie procentowym tego portfela, te obligacje, o ile w naszych badaniach pytaliśmy inwestorów na przestrzeni ostatnich lat, w jak dużym stopniu inwestują, ile tych swoich środków przeznaczają na inwestycje w obligacje, to procentowo tutaj widać na przestrzeni ostatnich 2 lat, czyli można powiedzieć, no niemalże pokrywa się to z rynkiem katalist, że coraz więcej inwestorów deklaruje, że to już jest udział około 30, nawet 40% w niektórym okresie.